No i lecimy z nowym filmem na kanał. Także siemaneczko ludziska. Lecimy z tematem na supermoto. Dzisiejszy temacik będzie, jak się to sprawuje, ten sprzęt. Jest to Miquilon 250. Prosił mnie jeden tutaj widz, żebym nagrał, jak się to sprawuje, nie? Jak awaryjność w ogóle. Powiem tak, co do awaryjności, to silniczek jest GTS, bo fajny jest, jest fajniejsza konstrukcja jak w moim Crossie 200, więc silniczek jest na plus. Tak samo, że on jest schudzony cieczą. Mamy dwie chłodniczki tutaj z przodu, także jest naprawdę fajnie. Jest naprawdę fajnie. I wiadomo, przód jest fajny, masywny, wszystko. A awaryjność, no to powiem wam szczerze, że nie wiem jak to jest, zależy jak się jeździ, bo jak się katuje maszynę, pali gumiacza w miejscu, to wiadomo, że korba może bokiem wyjść, nie? Korba bokiem wyjdzie, ale jak się jedzie normalnie, nie zagotowujemy maszyny, nie zagotujemy wody, to jest git. Pojedziemy sobie trochę tak, jak się powinno supermociakiem jeździć, czyli trochę po terenie takim małym, a trochę po asfalcie, nie? Tak, może i słyszycie, trochę silnik klepie. Mimo wyregulowania zaworów, tak jak powinny być, i tak nie słychać. Ale ogólnie myślałem, że jako tako ten sprzęt będzie fajnie chodził, będzie fajnie wykonane wszystko. A powiem wam, że się bardzo zdziwiłem, mianowicie dlatego, że ponieważ wszystko trzeszczy jak w prawdziwym Chinolu. Powiem szczerze wam, że w moim Crossie poprzednim, tym 200 pojemności na popychaczach, taka czerwona rama, jak ktoś ogląda, jestem widzem, to pamięta. On był rozebrany, malowany, składany do kupy. I szczerze mówiąc, tam nie było takich wibracji i takich drgań, i takich w ogóle trzęsienia plastików, jak jest tutaj. Tutaj co może, to trzeszczy, nie? Ogółem. Więc to takie o jest. Co następnie? Jeżeli miałby to fajnie tutaj działać, współpracować z nami, to pasowałoby go rozebrać do gołej ramy, oczywiście, ten motorek. Co się da tu poprawić? Mianowicie tam, gdzie się da skręcić na sztywno wszystko, gdzie można dać podkładki gumowe, żeby nie było tych całych wibracji, tych tutaj, tych głośnych plastików. W silniku, no powiem wam, nie wiem, czy byśmy coś zrobili, no pewnie nie. Mimo że tutaj zalałem nowy olej, nowy płyn chłodniczy, zawory wyregulowałem, powiem wam, że i tak ten silnik słychać. Widocznie to tak już jest w tych takich Chinolach. Bardzo na duży plus jest to, że mamy dwie chłodniczki, nie? To już nam fajnie tutaj chłodzi, ale nie przy takiej prędkości jak teraz jedziemy, nie? Bo to najlepiej po asfalcie jest zapierdzielać i tutaj wtedy fajnie się maszyna chłodzi. No i co mamy tutaj? Co jeszcze? Design. Przede wszystkim design jest naprawdę spoko. Design jest spoko, ładnie wygląda jak każde supermoto, oczywiście też starosów. A co mogę tutaj powiedzieć na minus, to hamulce przód i tył, bo pomimo tego, że jest tarcza w miarę spoko duża, to on, powiem wam szczerze, że nie hamuje rewelacyjnie. No naprawdę trzeba tak trochę uważać, bo możemy się zdziwić jako tako. Tył hamulec tak samo, nie jest tak super
perfekto wykonany, bo w sumie tam wajcha o dźwignię od znaczy od nóżki, od trzymania nogi trochę obciera, nie jest tak wykonany jak ma być, trochę się blokuje, mimo że nawet odpowietrzyłem ten tylny hamulec troszkę, to i tak nie jest rewelacja. Podejrzewam, że jakby zamontować inną pompę na przód i na tył, to by mogło sobie już fajnie dawać radę. Teraz wam jeszcze pokażę, jak to wygląda, ten motorek. No tak, obroty mu jeszcze muszę zmniejszyć. Obrota mu muszę troszkę zmniejszyć, ale to się ogarnie na spokojnie. Także teraz macie tutaj filmik, jak on tu wse wygląda. Ale jest fajne uczucie, bo czasem na zakręcie damy mu gazu i mu fajnie dupę rzuci, a na tych opłokach on fajnie tutaj wariuje, także naprawdę można się fajnie pobawić. Ogólnie jako tako, jako supermoto jest spoko, nie? Jest elegancko, tylko lekko do poprawek. Nie wiem, jak on tutaj działał, jak był nowy, nie? Więc to trzeba byłoby wszystko przetestować. To by trzeba było przetestować na nowym sprzęcie, ale podejrzewam, że było podobnie. Jeżeli to by było moje supermoto, no to wiadomo, zima, ja bym to wszystko rozebrał. Wszystkie plastiki, koła wyściągał tak jak trzeba. Zrobiłbym hamulce, wygląd ogólnie tutaj, wydech, wszystko bym co mógł, to bym sobie przerobił tak pod siebie, żeby to fajnie wyglądało, nie? No i to by już tak mogło fajnie się prezentować. Ale to jest nie moje, więc tutaj nie będę mówił, jak co ma być, nie? Wszystkiego po trochu popróbujemy, jak co jeździ. Skutery, nie skutery, supermoto, crossy, nakedy. Na pewno następne co kupię, no to supermoto. Musi być, bo normalnie to jest taka frajda, że masakra. Tylko nie takie, tylko wiadomo, że coś większego i bardziej markowego, nie? No jedyne co, to prawa moja noga jest tak podgrzewana, że masakra. Jest tutaj cały wydech, ta końcowa ma, znaczy cały kolektor ma, powiem, około 30 mm, nie? Więc jest kawałek rureczki, a tak to grzeje.
że trzeba uważać sobie, bo jak się dotnie, to można się pozbyć skóry na nodze, także no, co ogólnie, no to może jeszcze jakiś filmik wleci z tego, zobaczę jak będzie z czasem, kiedy go oddam i kiedy będą tutaj po niego przyjeżdżać. Więc tutaj zobaczymy, jak nagram, nagram, nie nagram, to nic. Niedługo YZM250, bo każdy wypytuje, każdy czeka. Ale już niedługo mam nadzieję, że będzie. Jeszcze Suzuki w międzyczasie robię. A Suzuki też jest trochę roboty, ale Suzuki nie nagrywam filmów, nagram wam efekt końcowy całej przebudowy Suzuki. Dobra moi mili, ja się z wami żegnam, kończę filma. Wiecie co macie robić, komentarz, subskrypcja, like, udostępnij. No i co? Trzymajcie się i do nowych produkcji. Na razie, hej!